Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć, więc czekamy, aż... Paweł Leszczyński do nas dołączy i panowie Michał, Artur i Grzegorz się tam nam wylogują z naszego wejścia. Jak słuchasz mnie? Cześć, cześć, witam serdecznie. Jest, wszystko dobrze, widzę, że ty w mieście jesteś i... Pozdrawiam ze stacji Grochów, tutaj jest piwo z Mermaid Brewing. A co pijesz dobrego z Mermaid Brewing? Nie, ja akurat Primusa DDH w tej chwili sobie próbowałem się. Czyli palat. Próbowałem wszystkich piw festiwalowych, niektórych po dwa razy. Jest dobrze. Szczerze, jeszcze mi się ostało. To było chyba najlepsze dzisiaj. Ja tam pisałem trochę na czacie, ale Bible Belt dawał czadu jak dla mnie. To ja, jeżeli chodzi o najlepsze piwo z setu festiwalowego, to jednak Prairie Paradise, jeżeli chodzi o piwa mocniejsze, ciemne, a jeżeli chodzi o piwa chmielowe, to Simply the Best było rewelacyjne oraz Jam Session, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No mi się akurat trafiło Simply the Best na degustacji, także potwierdzam, rzeczywiście świetne piwo. Słuchajcie, moi drodzy, zgromadziliśmy się tutaj nie bez przyczyny, bo to jest ostatnie wejście. Kończymy ten wspaniały festiwal online i cóż, no i chyba wypadałoby wszystkim podziękować, jak sądzicie. Wydaje mi się, ja że mogę podziękować specjalnie komuś konkretnemu. Konkretnemu? Może ja bym na przykład chciał Michałowi podziękować. Ja bardzo chciałbym Przemkowi podziękować. Biegłeś mnie. I Pawłowi. Paweł też. Chciałem podziękować Przemkowi i Michałowi. To może lepiej by zabrzmiało, jakbyście wy nie dziękowali sobie nawzajem przed chwilą. Ale naprawdę moim zdaniem zrobiliście kawał dobrej roboty. W ogóle wyciągnęliście od naszych gości naprawdę 100% wiedzy. Myślę, że to jest prawdziwy kunszt konferencjerski. Gratuluję wam, bo sam nigdy nie byłbym się w stanie zdobyć na coś takiego, na taki poziom. No fantastycznie. Nie chcę, żebyśmy się sobie tutaj czadzili wzajemnie, tak? Ale myślę, że naprawdę wam się te podziękowania należą. Kłaniam się w pas. Ja myślę, że dodatkowo bardzo dziękujemy naszym partnerom, czyli Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ameryka od Kuchni, Wolny Kraft i United States Department of Architecture. No i oczywiście Warszawski Festiwal Piwa, dzięki któremu tak naprawdę tu jesteśmy. Rzecz niebywała. Wydaje mi się, słuchajcie panowie, ja wam to powiem tak poza anteną, nie? Jak wyobraźmy sobie, że jesteśmy już poza. Było dużo festiwali online do tej pory, ale jednak z takim rozmachem, takimi gośćmi, to jest pierwsza klasa w tym formacie. I mam nadzieję, że 5 września to powtórzymy. Panowie, a ile mieliśmy gości właściwie? 5 września? Ile osób? 25 osób. 25 osób z nami rozmawiało. Dziękujemy tobie również, Pawle. Ja bym chciał jeszcze rozszerzyć podziękowania. Mam listę i słuchajcie, nie wypada mi jej nie przeczytać, bo naprawdę to dzięki tym ludziom to wszystko mogło zaistnieć. Michał wspomniał już Departament Rolnictwa i Ambasadę USA Ameryka od Kuchni. Chciałbym dodać jeszcze Piwo.org, Stowarzyszenie Wolny Kraft, smakipiwa.pl, Hop Growers of America. Patronom medialnym chciałbym naszym podziękować, czyli Noise, Onet, Portal Spożywczy, Co jest grane, a przede wszystkim, którzy oglądali, pisali, którzy w ten gorący sierpniowy dzień byli tutaj z nami. No i całemu zapleczu, którego nie widzicie, czyli agencji Grabowska Minta, Arturowi Przyłódzkiemu ze studia graficznego Rybka Galaretka. No i oczywiście jeszcze lokalom. Lokale też musimy wspomnieć. Lokale, w których wielu z nich były transmisje, były piwa, które zostały uważone specjalnie na ten dzień. Też wymienię w tym momencie, czyli Pub Spółdzielczy, Bropa by Brokreacja, Cesarska, Drugie Dno, Hopkines, Kicie Kocia, Ken 54, Koktajl Mokotowa, Komisariat 17,
Kufle i Kapsle, Marię Szatka, Biron Food, Tacia Grochów, który jest Paweł i La Famiglia we Wrocławiu. Im wszystkim serdecznie, serdecznie dziękujemy, bo naprawdę... Abstrakcyjna z Katowic, która dołączyła. Absurdalna. Przepraszam bardzo, że nie wymieniłem. No cóż, myślę, że naprawdę należy nam się dobre piwo dzisiaj, co? Jak ja jeszcze taki mały apel do osób, które nas słuchają. Myślę, że dostarczyliśmy wam naprawdę super, nie tylko LOL kontentu, ale kontentu po prostu. Mnóstwo naprawdę doskonałych informacji. Szerujcie te informacje, one będą dostępne u nas na Facebooku, na YouTubie, na kanałach, będziemy to jeszcze wypuszczać, a wszyscy widzimy się na kolejnym warsztatnym festiwalu Piwa bez granic 5 września. Wielkie tak jest, pamiętajcie moi drodzy, 5 września, również sobota, czyli za niecały miesiąc, również o godzinie 14, jak się spodziewam, wystartujemy z kolejnym warszawskim festiwalem Piwa bez granic. Kolejni goście, również zza oceanu, kolejne fantastyczne rozmowy, dużo dobrego piwa i no fantastyczni ludzie, tak jak Przemek Iwanek. Jedzenia, Michał, bo zdradzimy troszkę, uchylimy rąbka tajemnicy, będzie również jedzenie, nie tylko picie, będzie naprawdę pięknie, jeszcze grubiej. Dokładnie, wejdziemy jeszcze wyżej, a jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli coś poszło nie tak, jeżeli coś moglibyśmy zrobić lepiej albo coś zrobiliśmy zajebiście, to dawajcie nam znak, piszcie do nas, jesteśmy dla was, jak wiem, na samym początku. Oczywiście bardzo szybko się uczymy. Oczywiście o sytuacjach z dźwiękiem wiemy, już sobie poradziliśmy. Tak, zauważyliśmy. O tym nie musicie pisać, o tym wiemy, ale jeżeli cokolwiek możemy zrobić lepiej, to faktycznie dawajcie znać, poprawimy. Dziękuję bardzo. Dzięki w takim razie i pamiętajcie, 5 września, 5 września. Cześć.